Chciałbym poprosić pana prezydenta Rafała Dudkiewicza o zabranie głosu. Jesteśmy urodzeni ku wolności. Jedynym ograniczeniem naszego prawa do wolności jest wolność i szczęście innych, bliźnich. Radośnie witając Jego Świątobliwość Dalaj Lamę we Wrocławiu na spotkaniu z młodzieżą i mieszkańcami, chcę powiedzieć kilka słów na temat wolności i solidarności. Polska stała się wolnym krajem dzięki pokojowej rewolucji Solidarności. Za kilka dni, 13 grudnia, będziemy wspominać wprowadzenie stanu wojennego. Opór społeczeństwa polskiego przeciw reżimowi komunistycznemu przyniósł wolną Polskę. 20 lat temu, w 1989 roku, w tym samym roku, w którym Jego Świątobliwość otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Tybet. Walki, represje, tortury, głód kosztowały życie 1 200 000 Tybetańczyków, piątej części narodu. Jego Świątobliwość Dalaj Lama walczy o wolność i podstawowe prawa Tybetańczyków. Stanowczo sprzeciwia się jednak używaniu przemocy w tej walce. Dlatego właśnie świat okazuje mu tyle szacunku, a często i miłości. Przybyłeś, Wasza Świątobliwość, do miasta o młodej tożsamości. Tożsamości ukształtowanej dopiero w latach 80. i 90. minionego stulecia. Ukształtowanej w okresie pokojowej walki Solidarności o wolność i w pierwszej dekadzie wolnej Polski. Tożsamość miasta jest młoda, bowiem Wrocław w sensie społecznym urodził się na nowo w 1945 roku. Wrocław jest jednym z nielicznych miejsc, w którym dokonano całkowitej wymiany ludności. To jeden z rezultatów II wojny światowej. Przedwojenni mieszkańcy Wrocławia zostali z niego wysiedleni, a ich domy i mieszkania zniszczone w 80% odbudowywali przybysze wypędzeni ze swoich rodzinnych stron, z Wilna, ze Lwowa. Wypędzenia rzadko owocują czymś dobrym. We Wrocławiu tak się jednak stało. Tu właśnie powstał list biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym to liście metropolita wrocławski, ksiądz kardynał Kominek, napisał: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. To zdanie, niezwykle piękne, jest naszym sposobem myślenia o świecie. Tutaj, we Wrocławiu, istnieje dzielnica czterech świątyń, dzielnica wzajemnego szacunku, którą przed chwilą wspólnie odwiedziliśmy, gdzie w odległości kilkudziesięciu metrów modlą się w swoich kościołach katolicy, ewangelicy, prawosławni i Żydzi. Często zresztą modląc się wspólnie, jak to miało miejsce w chwili odsłonięcia wspaniałego monumentu, pomnika wspólnej pamięci, którym chcieliśmy upamiętnić wszystkie zniszczone w czasie wojny, ale i po wojnie, wrocławskie cmentarze. Upamiętnić i przeprosić za to, że wielu odwiedzających Wrocław Niemców, Żydów, Polaków, przedstawicieli innych narodów nie mogło odnaleźć
grobów swoich przodków. A przecież wszystkich ich, wszystkie pokolenia wrocławian, które w tysiącletniej historii naszego miasta tutaj żyły, pracowały, uczyły się, kochały i oddawały się modlitwie, chcemy objąć pamięcią i szacunkiem. Jesteśmy bowiem mieszkańcami miasta, które Jan Paweł II nazwał miastem spotkań, którego twarzami są tolerancja i tożsamość. Różne tożsamości, otwarte na siebie dzięki tolerancji. I wspólna tożsamość zbudowana na tolerancji i wolności. Poprosiliśmy, aby Jego Świątobliwość Dalaj Lama zechciał zostać honorowym obywatelem Wrocławia. Naszym myśleniem o wolności chcemy bowiem objąć daleki Tybet, kraj bliski niebu. Wasza Świątobliwość, pamiętamy o waszej potrzebie wolności w modlitwach, w myślach, w rozmowach. Chcemy być z wami, przynajmniej w ten sposób, solidarni.